Mamy dzisiaj 3 czerwca 2019 roku. Nasza Kicia, darowizna. No, tutaj jest niedziela, spóźnione, już poprawiamy. A szybko. O. Czyli jest Tamary i Leszka. Godzinę mamy 9:00, 9:02. Robi się ciepło, ma być 30 stopni na dworze. I postanowiłem dzisiaj, zgodnie z uwagami i zaleceniem internauty pana Sylwestra, przenieść domek dla Gai, jej czterech młodych, w miejsce takie, gdzie są krzewy, gdzie ona się często chowa i jest podejrzenie moje i pana Sylwestra, że ona tam będzie chciała przenieść kociaki, jeżeli będą budki. No, pan Sylwester dokładnie opisał, jak to ma być ustawione, także idę tam i będę przenosił dzisiaj. To jest mój pokój. Tutaj kotki mają do przejścia. Idę w tej chwili do bocianówki po pierwszy domek, lodówkę, mini lodówkę. Jestem przed osiedlem. Przyjechałem moim tirem bezprzekubowym o napędzie biodegradalnym w postaci mojej osoby. Tylko tym razem nie wejdę na teren osiedla tego. DPS kotków wolnożyjących, taki napis dałem. Tylko konkretnie do bocianówki przyjedziemy. Tak, Julcia? Jedziemy do bocianówki. Bo w bocianówce jest mini lodówka. Postanowiłem, że oprócz tamtego domku z demobilu wstawię też mini lodówkę. Proszę, to tak to wygląda. Tutaj nasza zarywająca się dach bocianówka. I tu jest ta mini lodówka. Jest jeszcze domek z pudełka, pudła z maszyny do szycia przenośnej. Jest z pufy, ale wezmę mini lodówkę, bo raz, że jest troszkę większa, a poza tym ona jest odporna na deszcze. Także to załaduję i przewiozę tam, gdzie ma być ustawiona zgodnie z uwagą w komentarzu pana Sylwestra H. No, załadowałem już lodówkę na mojego tira. No i teraz jadę w kierunku wieży ciśnień i tam miejsca, gdzie w tym pod oknem do piwnicy, w tej wnęce Gaja ma kotki. Julia, będziesz mi towarzyszyć? Będziesz, nie? Także jedziemy. O dziwo, mało skrzypi, ale to chyba tylko zaleta tego, że ładunek jest dzisiaj lekki. Nie jest nadgabarytowy wagowo ani wymiarowo w stosunku do nośności tego mojego tira bezprzegubowego. No to jadę moim tirem z mini lodówką na miejsce jej postawienia zgodnie z sugestią i uwagami wpisanymi w komentarzu przez pana Sylwestra. I co ciekawe, zobaczcie. Widzicie? Tam Gaja jest. W środku. No, zrobiłem 4, to jeszcze powinno być do 8. Jest 8. O, poleciała, widzicie? Idzie, idzie, idzie. I pójdzie tam na okno i się tam schowa. Czyli jest. Czyli Gaja nie uciekła. Jest jeszcze przy kotkach.
jeszcze zmniejszyć, jest tam razu. Także wygląda tu. Inspektor Romeo sprawdza wszystko, czy ładunek jest właściwy, czy warunki sanitarne, higieniczne są zachowane w nim i w ogóle, czy ilość metrażu na jednego kotka jest odpowiednia. Tak, widać jakieś zastrzeżenia chyba ma. Coś tam jest niejasnego dla niego, ale nie. Ostatecznie stwierdzi, że wszystko w porządku. Z drugiej strony Julia też tam sprawdzała. Odeszła, czyli by wynikało, że jest wszystko w porządku. No to jedziemy. Jeszcze sprawdzę póki. Może jeszcze jest tutaj Gaja, może nie uciekła jeszcze, może ją tu zauważymy. O nie, nie ma jednak, nie ma jej. I co najciekawsze, jedzenie jest, talerz jest czysty, czyli zjadła. No to jest dobry znak, czy zjada Romeo i Julia. I tu nasze maluszki, nie widać ich. Nie widać, co nie oznacza, że nie ma ich tam. Mogą spać. I to jest miejsce, gdzie będą postawione te domki, wskazane przez pana Sylwestra. Jedna to mini lodówka. Pan Sylwester wspominał o budce. No ja doszedłem do wniosku, że wstawię jeszcze dwa, ale już niech ma do wyboru, zwłaszcza, że budki są niewykorzystane. I przestawię tą budkę. O. Widzicie? Tą. Ona jest dosyć duża i to powinno jej się podobać. Nie, Julia? O, i Romeo. Kiciule. No, Romeo i Julia to pamiętają, bo oni się tutaj wychowali. W tej budce. Bo w ogóle one się urodziły tam za parkanem gdzieś. Tam gdzieś za parkanem. I później wychodziły tą dziurą tutaj, o. No to doszedłem do wniosku, że przy samej dziurze im tu schowam, to będą miały gdzie czmychać w razie czego. A matka ich zostawiła. Raz ją tylko widziałem z tym. Julia pamięta. Kto nie pamięta z dzieciństwa miejsc, w których się urodził i wychował. Zawsze mamy wielki sentyment do tych miejsc. No to jeszcze podjadę. O, Romeo już się zmęczy, bo gorąco. Futerka nie może rozpiąć. Nie, Romeo, gorąco jest, prawda, kiciulku? Tu jesteś. Zajechałem. Już jestem, tak. Także teraz tutaj przeniosę. No zobaczcie, trawa, liście, kleszcze. No zabezpieczyłem się na wypadek kleszczy. Może nie całkowicie, ale tyle, o ile mogłem. O takie proszę, tu na ręku mam opaskę dla kotów. Napchuję ich kleszcze, przeciw kleszczom. Oprócz tego założyłem też na nodze opaskę, na jednej nodze i na drugiej nodze. Koledzy mówią, że to jeszcze nie wystarczające, że jeszcze by się przydała opaska na środkowej części ciała, że tam szczególnie kleszcze mogą się wpić, a tam jak się wpiją, to jest to dotkliwy podobno dla właściciela miejsce i ból. No ale nie mam jeszcze jednej opaski. Poza tym musiała być to opaska o odpowiednim rozmiarze. Nie mówię o maksymalnym, tylko o minimalnym. No dobra, to Romeo, ja idę z tym domkiem ustawić go. Kiciulku, odejdź, żebym to cię nie przycisnął. Tak. Ona jest lekka, to powinienem dać sobie radę jedną ręką. O, otworzyła się, tego nie przewidziałem. Tego nie przewidziałem, że tak nie mogę nieść. Czyli wniosek z tego, że muszę wziąć na biodro jedną ręką i nieść tak. Czy na kolano nawet. No zobaczymy, jak to mi wyjdzie.
Jakoś tak wyszło pokracznie i będę szedł z tym. Gałązki tutaj są dosyć gęsto, przeszkadzają mi. Uhuhu. No. Na razie jakoś tam ustawiłem. Romeo tutaj przyszedł. Nie, Julia. Julia tu przyszła. No i gdzie tu? No tutaj ślimaczek jest. Ślimaczek może byś odszedł tutaj, co? Jak ja mam postawić domek, ale ten postawimy gdzie indziej. Postawię może smartfon tutaj. No. Spróbuję postawić go tutaj gdzieś. Się zakląć. Tak to miejsce nieprzystępne jest. Jak to określił pan Sylwester, w te haszcze, żebym wstawił. No to wstawiam, panie Sylwestrze, ale jak pan słyszy, tu jest szkło. Wstawię tutaj. Postaram się tutaj jeszcze coś dostawić, żeby kotki jak wyjdą, to żeby mogły z powrotem wejść. Gałązkę muszę złamać, bo mi tutaj zaraz przeszkadza. Tak to wygląda. Teraz pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda z pewnej odległości. No, wysokość jest 20 cm. Postaram się jakoś tutaj taką deskę pochyłą, żeby kotki mogły wchodzić i wychodzić w razie czego, jak wyjdą. Romeo, kiciulku. Romeo. Kicia. O, Romeo tam jest. Chodzą, towarzyszą mi tu cały czas. Czyli teraz jakąś pochyłą deskę, żeby kotki mogły wchodzić. Co by tu wziąć? Tu deska jest. Dosyć. Ale tu by się przydała jakaś szersza deska. Mamy tutaj szeroką deskę. A spróbuję ją tam zatargać. Ale będę musiał podłożyć coś pod nią. Julia, Ciulka. Julka też mi towarzyszy. Znowu te gałęzie maskujące Romeo. Przebieram się z gałęzi niczym w dżungli amazońskiej. Tak, tutaj coś mam, jakiś kołek. Nie, to jakaś rura. Jakaś rura. Spróbuję oprzeć o tą rurę. To już będzie jakiś stopień wyżej. Ale to jeszcze nawet nie jestem ta wysokość. No, butelka mi spada. To mi się dynda. Znaczy, że trzeba butelkę podstawić trochę tutaj, żeby były dwa punkty oparcia. O, jest już lepiej. Tak, panie Sylwestrze.
Teraz idziemy po jeszcze coś, żeby podłożyć na wysokość. Przydałyby się dwie cegłówki. Tu gdzie ja je znajdę, te cegłówki. Tutaj nie ma. Tu są odpadki tynku, ale za cienkie. No nic. Wygląda, że nie znajdę. To najwyżej później dołożę. Już nie będę filmował. Oho. Zobaczcie, kaczuszki są. Tam siedzą sobie. A to nie jest jedyna rzecz, która tutaj bywa. Bo bywa tu też zaskroniec. I on na pewno jest gdzieś ukryty i jak słońce przygrzewa, to wychodzi i się grzeje tutaj. No, cegłóweczek nie ma. Tutaj jest jakiś urwany kawał, ale za duży. No nic. Co Juleczko, kiciulka, pomożesz mi? I teraz się będę zabierał za ten domek. Trzeba będzie zdjąć ten blok betonowy, który tutaj jest, zwalić, odsłonić. Deskę ustawimy. Ale miało tam chodzi. Spadł. Przykręciłem do stołu nawet. Nie wiedziałem, że aż taki dobry byłem w tej robocie. Dobrze, urwało się. No, znowu następna deska przykręcona. To odłożymy tutaj. Będę musiał oderwać. Dach. O, i tak wygląda ten domek. No, będę wymienię siano tutaj później, jak już przeniosę. Na razie te siano usunę. Myślę, że dalej już będę musiał wyłączyć, bo będę musiał dwoma rękoma robić, żeby to szło sprawnie. Ten montaż powoli przebiega, ale zrobię przerwę. Zobaczcie, kotki są. O, widzicie? I tam jest kotek pani Sylwii. I burasek. No, trzy. Trzy widać. Nie widzę czwartego. Albo nieżywy leży, albo wyniesiony. Zobaczę jednak, póki nie ma tej mamuśki tutaj. No kochani, zobaczcie, ile ich jest. Cztery są. Cztery są. Jeden tygrysek, drugi tygrysek. Ten jasny gacek. No, oko już ma zaklejone. No i tamten tygrysek, czyli są cztery, a ja już myślałem, że jednego wyniosła, ale wszystkie są. Kiciulki, wszystkie są.
No, wspomniałem, że chciałem oksykortem temu oczko. No ale powiedziano mi, żeby nie ruszać, bo będzie zapach i kotka zostawi. Panie Sylwestrze, czy w takim układzie ja mogę temu oczko oksykortem, który jest antybiotykiem, który weterynarze zalecają? Czy to prawda? Bo stosowałem już tam u innych kotków i to pomagało. No to tak wygląda. No teraz muszę jakimś sposobem się wydostać z tego. To mi sięga do pępka, ta głębokość dołki. Cię nie wchodź tutaj. No. Metodą kulania przez biodro, tyłkiem do góry, powstaje z ziemi. O, Romeo, nie pomogłeś mi nic. Dobra. To wpuścimy deskę na nowo, tak jak była. Tak, puszczamy. No i teraz ją muszę z pomocą nogi postawić do poziomu. Znaczy nie do poziomu, do skosu. O. Dobra. To jest. Teraz tak. Był też głos, że tutaj zrobiłem za duży prześwit, że tędy lis przejdzie. Bo tą kratę przeciąłem i odbiłem. W takim układzie ja ją na nowo wyprostuję, tak jak było. Nie wiem, czy mi się jedną ręką uda, ale jakoś idzie. Jedną ręką filmuję, drugą prostuję. Przydałyby się jeszcze jedne ręce. O, jest tak. Trochę tutaj zrobię większy. Tak? I teraz jak to było chyba? Tak, obrócone. Położę to na miejsce jak było. Trzeba przyznać, że sapię się trochę. Już nie ten wiek, nie te lata, nie ta młodość. O, czy tak może być? Taka szczelinka? Czy jeszcze mniejsza? Na razie zostawiam taką. No dobra. Czyli wracamy do dalszej pracy przy przewożeniu. Jeszcze wtaniosę jedną deskę, którą tam ustawię na ziemi, żeby na tym ustawić później ten nasz domek. Tutaj to położyłem płyty betonowe, ciężkie, ale ja nie dam rady sam je tam wtargać. Zwłaszcza, że mam problemy z kręgosłupem lędźwiowym, skoliozą, ale nie tylko, jeszcze inne dolegliwości z tego tytułu. Na tyle, o ile będę się na siłę przemęczał do oporu. Znowu ten kurtyna z gałęzi, którą muszę pokonać. Dobra. No to już mam położone. Tu jeszcze przesunę, żeby to było bliżej tej ścianki. Bo pan Sylwester pisał o 10 cm, więc w miarę tego chciałbym to spełnić, żeby później nie było zarzutu, że jednak zrobiłem coś nie tak. Także panie Sylwestrze, czuję się uczniem pańskim. Staram się dokładnie wykonywać
to co pan pisał, o ile dobrze zrozumiałem. Ślimak, uciekaj, jak chcesz ujść z życiem. Jest. To tak. No to teraz trzeba byłoby tą budkę wtargać. Tam i ustawić. No niosę jedną ręką, filmuję, mimo że początkowo zarzekałem się, że wyłączę. Ale na ile to możliwe, to będę działał jedną ręką tak, drugą ręką tak. Znowu forsujemy naszą kurtynę z gałęzi. O, choroba. 180 stopni muszę obrócić domek. No. Ach. 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 Jest. Jest, jest. Tylko coś tu nierówno jest. No dobra. Teraz jest w miarę równo. Idziemy dalej, teraz pójdziemy po dach, który i tak będzie później podnoszony, bo siano przywiozę. Teraz może się będę filmował, to już mniej więcej wiadomo, droga znana. Tylko dokończę resztę, co mam tutaj zrobić. No to kochani, mogę powiedzieć, że dokonałem przeniesień domku, nawet więcej niż wspomniał pan Sylwester. Oprócz mini lodówki tu jeszcze przyniosłem pieniek i te inne elementy, które były na wyposażeniu. Oprócz tego stołu, który może też wstawię później tam. I tak to wygląda teraz. Julia, Kiciulka. Czyli tak, tu są nasze kotki. W tej chwili nie widać, bo się schowały za deskę. A tutaj są te zarośla, które pan Sylwester wskazał, żeby tu je ukryć. No i tak jak się idzie, to nie widać poza tą deską, co tam jest. A teraz pokażę, jak to wygląda po przemeblowaniu, po przeniesieniu, po transformacji tego domku, demobilu. Więc tak. No jest jeszcze tyle, jest odstęp, może trochę więcej niż 10 cm, gdzieś 15. To nakryłem linoleum, ponieważ płachta była duża, to złożyłem na pół. Tu jest pieniek, na pięku pucha, to będzie mogła sobie kotka siadać. Tu szuflada, w której będę mógł jedzenie wykładać. Tutaj już jest przygotowane na wodę czy na co innego. Tu jeszcze materac, zapomniałem, że miałem, podłożyłem, także na wysokość, gdyby kotki były tam, to mogą wchodzić i wychodzić swobodnie. I tak to wygląda. Tu jest ten murek. Tu są te zarośla. O, taki widok przez zarośla jest. Chodź, Kicia. Julcia moja. Moja Julcia, siówka. Mysia moja. Idź sprawdź. Idź sprawdź. Także zostało mi tylko jeszcze przynieść tam siana. Włożyć. Idź, Mysia. Moja Mysia, mój inspektor. O, już weszła, sprawdziła. Odbierze. Tylko czy to nie będzie dobrze? Źle, że zapach zostawi. Ale przecież tam koty były cały czas. Czyli tak zapach byłby. Wyszła nasza siówka. A, Romeo przyszedł.
Kiciule, gdzie poleciałeś? Tutaj. Poleciał tu. Mój piskosz jeden. Chodzą pod tymi gałęziami. Julcia, kiciulka, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, moja kiciulko? Gdzie tam słyszę cię? Gałązki łamiesz. A tu jesteś. A ty skrabie mój. Ty mój skrabie. No. Julcia, zobacz tam. Tamten domek. Julcia, zobacz tam. No. Sprawdź tam w środku. Mój inspektorze. No. Wejdź. O. O, proszę. Kotki jakie mają? Proszę, proszę. Widzicie? Małpi gajm na miejscu mają. Mogą sobie chodzić. Romeo chodzi tam. Tu jeszcze coś położę cięższego na tą płytę, żeby się w razie czego nie zsunęła, jak kotki będą kłuść. No to idę teraz po siano, kochani. Sianeczko, siano. O. Trzeba przyznać, że trochę się zmachałem. Jak już tam. O, jest kicia. Widzicie, jest. Nie ucieka. Gaja kicia. 6, 8. 8. Proszę. Nasza gaja. To jest gdzieś ode mnie 10 metrów. Czuję się w miarę bezpiecznie tutaj. W środku. Jeden. Dobra. Tu jedziemy po siano. Tu jedziemy po siano. Ciulków nie ma. Jedziemy siano trochę przywieźć i włożymy tam. Zabieram mój tir i to po drodze załaduję deski. Chociaż nie. Zostawię, ja jeszcze tam kotką poukładam, będą sobie chodzić po tych deskach. Zrobię im takie mini osiedle. No i moi kochani, to by było na tyle. Już filmiku nie będę robił, że tam siano wiozę i wkładam. Bo to jest rzecz oczywista. Chodź Julia, Julia, chodź kiciulko. Chodź moja mysia. Chodź siówko. Chodź siówko, chodź. 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 Romeo! Gdzie jest Romeo, nie wiesz? Powiedz. Romeo, gdzie jesteś? No, nasz pilot oblatywacz już zniecierpliwiony poleciał gdzieś dalej. Co mysia, czekasz? Przy tirze, żebyśmy jechali, no to jedziemy. No jestem tutaj przy wieży. Proszę, tu przystawiłem deskę, żeby kotka nie musiała skakać, tylko od razu na parapet, gdzie ma jedzenie. I tam się chowają. No tu jest, zostało uprzątnięte praktycznie wszystko poza stolikiem, który być może, że tam jeszcze wstawię. Nie? I tutaj wygląda to w ten sposób. O. Tak wygląda osiedle. Tutaj mamy kamień przykryty, przyciskający nad mini lodówką materac. No tutaj mamy przykryte tą linoleum, nakładłem tam siana,
żeby kotki miały miękko. Też przycisnąłem kamieniem. Tu położyłem deskę, żeby przechodziły z jednego na drugi. Tam z kolei deskę, żeby przechodziły sobie na dół i później mogły wejść z powrotem na górę. No i tutaj deskę. Postaram się jeszcze wstawić stół nad tym materacem, żeby jak będzie padał deszcz, to żeby nie zamoczył. Także jeszcze idę po stół. A teraz pokażę, jak to wygląda po wstawieniu stołu. To już jest ostatni element, jaki tutaj wstawiłem. Ustawiłem, już nic nie będę zmieniał. Można powiedzieć, że mam dosyć już na dzisiejszy upały. Proszę, jest stół pochylony nad materacem. No, tam jest mini lodówka. Deska mogą wchodzić na tamto, z tamtego na tą przejść. Tutaj z kolei po desce mogą zejść na dół. Tu mają dochodzenia. Tu. O. Tak to wygląda. No, koniec wieńczy dzieło. Można powiedzieć, że zrobiłem dobry uczynek. Oby tylko on się na coś zdał, to znaczy, żeby ona przyniosła tutaj swoje kotki. No, trzeba przyznać, że się trochę zmachałem, spociłem, zwłaszcza, że jest ciepło, temperatura jest powyżej 20 stopni. Teraz 20 ileś stopni, a ma być 30. Także i tak wziąłem się trochę, żeby póki jeszcze jest, nie jest tak maksymalny upał, żeby to zrobić, przenieść. Także tak wygląda to. Z tej strony to prawie nic nie widać. Trzeba się tam jakby wpatrywać, żeby zobaczyć coś. Z tej strony z kolei. Tak wygląda, też tam mało co widać. Nie. No a po tym osiedlu, no to co, zostały tylko dwie płyty i dwa bloczki betonowe z krawężnika. Dwie deseczki i maselniczka z wodą dla kotku, żeby się napiły. Także panie Sylwestrze, proszę o ocenę tego, co zrobiłem. Czy to już jest w porządku, czy tam ewentualnie coś poprawić według pana. Jeżeli pan się orientuje, zna pan naturę zwierząt i kotków, to proszę o uwagi krytyczne. Tak? Także dziękuję za dotychczasowe uwagi, które pan wniósł. No, pomogły mi. No i też pozwoliły zrozumieć niektóre aspekty natury kotków. Dziękuję.